Nasza rozmowa pokazuje, że internautów trzeba badać i opisywać i analizować, ponieważ oni są grupą niejednorodną i to jest mówienie o dostępie już absolutnie dzisiaj nie wystarcza. Druga rzecz, wydaje mi się, że o tych internautów i o tym, o to jacy oni są i jacy oni będą, trochę trzeba zadbać, a mianowicie te badania pokazują, że internauci polscy dzisiaj nie korzystają praktycznie z żadnych usług przez internet. Znikomy procent uczestniczył w badaniu w GUS-owskim ostatnio, mimo że to myślę, że spotkanie z ankieterem nie jest aż tak atrakcyjne i że to inne względy odegrały rolę, mianowicie niewiedza albo brak kompetencji. Ludzie nie wypełniają PIT-ów przez internet, mimo że naprawdę jest to już coraz prostsze. To znaczy, że w ogóle nie mają świadomości, że te usługi są. Czyli przede wszystkim należałoby naciskać na urzędy, żeby jak najwięcej takich działań podejmowały, ponieważ internet powinien wkroczyć w tą przestrzeń nie tylko rozrywkową, ale również użytkową i działań poważnych i ważnych. Inna rzecz to jest to, o czym mówił profesor Daton, też dostępność polskich treści. Oczekujemy od internautów, że będą aktywni, będą tworzyć, ale też dobrze, żeby mieli na podstawie czego tworzyć, żeby mieli dostęp do materiałów źródłowych, wyjściowych. Dzisiaj ważnych, dobrych treści w języku polskim nie jest aż tak znowu dużo i wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby te źródła były. Wydaje mi się, że widzimy coraz większe rozchodzenie się tych dwóch światów. Świata tego, co dzieje się w sieci i tego, co dzieje się w rzeczywistości offline. Być może też dlatego, że mamy coraz większe oczekiwania wobec świata internetu. To kilka przykładów, o których też rozmawialiśmy wcześniej. Jak świetnym narzędziem, właśnie ważne słowo, mogłoby być internet dla zbierania informacji o kandydatach w ostatnich wyborach parlamentarnych. Wydaje się, że technicznie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby zdobyć informacje o każdym z 40 posłów na jednej z list partyjnych. Spoglądamy na wyniki wyborów, okazuje się, że znowu na 90 kilka procent zgarnęły osoby, które były na pierwszym miejscu na liście. Ten potencjał internetu nie przekłada się, czy nie przekłada się aż tak bardzo, jak przynajmniej ja bym oczekiwał, na nasze realne życie. I z drugiej strony widzimy, że mamy też istotny kłopot poznawczy, no bo zwróciliśmy uwagę w kilku wymiarach tak naprawdę na to, że ludzie odpowiadają w sposób, który wydaje się radykalnie sprzeczny. No, jako badacz mogę powiedzieć, nasze pytania są niewłaściwe, nasze kategorie nie pasują do tego świata. Struktura internautów w ostatnich latach bardzo mocno się zmienia. W ostatnich 8 latach na przykład odsetek internautów z grupy 16-24 lata. W 2003 roku to było 40% użytkowników. W tej chwili jest 19%. 8 lat temu 30% użytkowników internetu stanowiły osoby, które się uczyły bądź studiowały. W tej chwili to jest 14%. W związku z czym zmiana, która następuje, jest dramatyczna i ona ma też bardzo duże konsekwencje dla tego, jak internet wygląda, dla tego, jakie treści są produkowane do internetu, jakie treści są publikowane na portalach internetowych. To w coraz większym stopniu jest dostosowane do takiego przeciętnego użytkownika i myślę, że również kwestia prywatności i anonimowości w coraz większym stopniu podąża za takimi potrzebami, takich użytkowników, może nie takich z większym stażem, bardziej świadomych, lepiej wykształconych, tylko takich, no powiedzmy, bardziej przeciętnych. I teraz myślę, że właśnie w największym stopniu internet, regulacja internetu będzie się zmieniała w odpowiedzi na to, jak zmienia się struktura i potrzeby osób, które z tego internetu korzystają. Będziemy to widzieć zarówno na naszym polskim podwórku, jak i w kontekście międzynarodowym właśnie ze względu na to, że no coraz mniejszą część internautów stanowią ludzie z, powiedzmy, naszego kręgu cywilizacyjnego. Jest to jedno z badań, które zwiększa naszą rozdzielczość jakby wiedzy na temat przepływu treści kulturowych w sieci.
jest ciekawe i w ogóle może to zabrzmi trochę zanadto laurkowo, ale cieszę się, że to badanie jest ponawiane i mamy wreszcie nie tylko diagnozę społeczną, ale też pojawiają się inne badania, które po pierwsze pozwalają nam śledzić zmiany pewnych trendów w czasie, a po drugie pozwalają nam się porównać do innych krajów i to jest nie do przecenienia. I właśnie ta jakby no wzrost rozdzielczości naszej wiedzy o tym, co się dzieje w polskim internecie, też myślę jest dobrym krokiem w stronę, albo może przynajmniej czymś, co pozwala żywić nadzieję, że też regulacje związane z internetem w Polsce, ale też stosunek polityków do sieci, ale też modele biznesowe będą bardziej oparte na wiedzy i rozpoznaniu rzeczywistości, mniej na pewnych założeniach ideologicznych.